Jedna z największych potęg militarnych starożytnego świata, budząca grozę i przerażenie w swoich sąsiadach, wyznawcy Marduka, miłośnicy polowań, wytrawni łucznicy i znawcy inżynierii oblężniczej, Asyryjczycy, od początku do upadku. Początki. Tak jak w przypadku państw sumeryjskich, tak i Asyria miała swój początek w państwach-miastach. U pradziejów istnienia państwa, wiodącą rolę w regionie na północ od Babilonu, miało państwo-miasto Aszur. Przywódcy tego państewka, namiestnicy boga Aszura, ciągle rozbudowywali kompleksy pałacowe, świątynne i mury miejskie. W tym najwcześniejszym okresie, około 2000 roku przed naszą erą, handlowano już z mieszkańcami Kapadocji w Anatolii. Względny spokój Aszur zmącił, jak zresztą w całym regionie Mezopotamii, najazd Amorytów około 2000 roku przed naszą erą. Przyniosło to zmiany na tronach poszczególnych państewek. Zakładano nowe dynastie. W Aszur takim założycielem był Shamshiadad I, który jako pierwszy zdołał podporządkować większe tereny pod swoim przywództwem. Tak oto Asyria stała się posiadaczem terenów od państwa Marii na zachodzie po Babilonię na południu. Po śmierci tego władcy kraj został podbity przez Hammurabiego, a potem ziemie asyryjskie zostają wcielone przez państwo Mitanni. Potęga Asyrii. Asyria odzyskała niepodległość, gdy Ashurbanipal zniecił powstanie i przywrócił państwo asyryjskie. Wojna z Mitanni ciągnęła się aż do panowania kolejnych władców. Skończyło się przyłączeniem połowy terytorium Mitanni do królestwa. Jeszcze za panowania Ashurbanipala doszło do połączenia jego dynastii z babilońską linią i interwencji w samym Babilonie. Otóż wybuchło tam powstanie, a interwencja Asyryjczyków przywróciła dawną dynastię na tron. W ogóle Asyria i Babilonia były państwami rywalizującymi ze sobą niemal przez cały okres swego istnienia. Oba te państwa wywodziły swych władców z dynastii amoryckich, lecz mimo to niemal nieustannie trwały między nimi wojny. Asyria prowadziła wojny także na innych frontach, poszerzając tym samym swoje włości i budując ogromną potęgę swego państwa. Panowanie Tukulti-Ninurty I było okresem bezprecedensowej potęgi asyryjskiej. To on bowiem zdobył i złupił sam Babilon, przywożąc stamtąd ogromne łupy. Był też budowniczym nowych miast oraz rozbudowywał stare. Wspaniały wojownik i przywódca toczący wojny z Hetytami i górskimi plemionami północy i wschodu. Zdobywca Babilonu. Zmarł jednak tragicznie, zabity przez własnego syna, który wywołał przeciw niemu powstanie. Syn obejmuje tron po ojcu, a ten krótki okres niepokojów sprawia, że zbuntowały się ludy graniczne, najeżdżając i łupiąc ziemię Asyrii. Spokój i ład powróciły dopiero w trakcie królowania Tiglat-Pilesara I. Przywrócił on stabilizację wewnątrz państwa, wzmacniając swoją władzę. Pragnął on dorównać dawnym królom Asyrii, to też skutecznie odparł inwazję Frygów, wyprawiając się nawet na ich ziemię w Anatolii. Zdobył i złupił też ważne miasta babilońskie. Sześciokrotnie pokonał różne plemiona aramejskie w górach Bishi. Doszedł nawet ze swoją armią do Morza Śródziemnego, gdzie, jak głosi przekaz, obmył symbolicznie swój miecz. Frygów ostatecznie nie pokonał. W odwecie odbili oni później utracone ziemie na zachodzie, zagrażając z czasem nawet właściwej Asyrii. Zmiany religijne i kulturowe. Już w czasach Ashurbanipala widoczne były wpływy kultury babilońskiej. Przejęto kult boga Marduka. Przejęcie jednak samych obrzędów religijnych i napływ tekstów literackich rozpoczął się po zdobyciu Babilonu. Tiglat-Pilesara I przejął także kalendarz i system miar i wag od Babilończyków. Imperium rozrastało się, to też rozrastał się też dwór i harem królewski. Król, władca absolutny, stawał się nieosiągalny dla zwykłego obywatela.
otaczała go rzesza dworzan z rozbudowaną, sztywną etykietą. W tym okresie rozwijała się także umiejętność wykorzystania rydwanu bojowego w operacjach taktycznych, a rozwój hut żelaza skutecznie poprawił jakość ekwipunku wojsk. Wzloty i upadki Asyrii. Początek pierwszego tysiąclecia przed naszą erą jest okresem dominacji Aramejczyków. Źródła niemal milczą na temat samej Asyrii. Wiemy tylko, że około IX wieku przed naszą erą Asyria znów staje się silnym państwem, dążącym do odepchnięcia Aramejczyków. Kolejni jej władcy próbują odzyskać dawną świetność państwa. Ich armie posuwają się coraz bardziej na zachód, podbijając i grabiąc dobytek aramejskich plemion i państw. Wykształciła się wtedy zależność podbijanych wobec Asyrii. Odtąd bowiem pobierano trybut w postaci żywności, zwierząt oraz kosztownych przedmiotów. Państwo rozrastało się na powrót, stając się lokalną potęgą. Rozległość imperium wzmagała zmiany organizacji. Najpierw budowano magazyny zbożowe w odległych zakątkach państwa, aby mogły one wyżywić kolejne zastępy wojsk w trakcie pochodu. Z czasem przy tych magazynach wyrastały osady i miasta, stające się z kolei stolicami poszczególnych prowincji samego imperium. W ten sposób około 8-7 wieku przed naszą erą kształtował się podział administracyjny Asyrii, który przejęli potem Persowie. Aszur-nasir-apli II doszedł aż po góry Zagros. Na południu natomiast zdobył ziemię wzdłuż Eufratu. Samej Babilonii nie podbił. Zdaje się, że istniały wówczas szanujące się wzajemnie traktaty pomiędzy obu państwami. Władca ten był też wielkim budowniczym. Przebudował miasto Kalach tak, iż stało się ono jednym z największych w całej Asyrii. Nie próżnował też jego syn, Salmanasar III, który doszedł z wojskiem aż do Syrii i Palestyny. Na północy walczył z rosnącym nowym zagrożeniem, państwem Urartu. Stłumił on też powstanie w Babilonii, przywracając władzę dotychczasowej monarchii. Koniec jego panowania był okryty mrokiem konfliktów. Dwaj kolejni władcy nie osiągają już tak wielkich sukcesów, utrzymując jedynie wewnętrzny ład państwa. Owszem, mają na koncie kilka znaczących zwycięskich kampanii, ale nie wnoszą one zbyt wiele do imperium. Coraz bardziej też widoczny był zbliżający się kres Imperium Asyrii. Jej potęga stale malała, rosła natomiast siła królestwa z północy, Urartu, które wdzierało się coraz głębiej w posiadłości Asyrii. Kłopoty północnego sąsiada stara się także wykorzystać Babilonia, wzmagając konflikty wewnętrzne Asyrii. Dochodzi do tego, że rosnący w zasoby materialne arystokraci asyryjscy zaczynają działać niezależnie od władcy, prowadząc swoje własne, prywatne wojenki i kampanie. Dochodzi też do zmian etniczno-kulturowych. Otóż coraz bardziej do głosu dochodzą Aramejczycy. Niegdyś przesiedlani rzemieślnicy i kupcy, teraz zdobywają oni coraz to wyższe stanowiska drabiny społeczno-urzędniczej. W końcu też ich język staje się ważniejszy niż język samych Asyryjczyków. I tak oto słabnie potęga Asyrii, nim jednak upadnie, minie trochę czasu. Oto kolejny władca chce dorównać wielkością dawnych królów asyryjskich. Tiglat-Pilesara III, bo o nim mowa, przywraca ład wewnętrzny i zwraca się przeciw wrogom. Wypiera Urartu z syryjskich posiadłości, rozciągając tym samym panowanie Asyrii od gór Taurus na północy, aż po pustynię Synaj na południu. Podchodzi z armią nawet pod stolicę Urartu, stawiając tam pamiątkową stelę. W Babilonii natomiast do władzy dochodzą Chaldejczycy. Staje się to pretekstem dla asyryjskiego króla, który interweniuje i sam obejmuje tron, dając początek podwójnej monarchii, asyryjsko-babilońskiej. To właśnie Tiglat-Pilesara III udoskonalił armię i administrację państwa, dzieląc prowincje i nadając liczne namiestnictwa. Armia staje się niemal stała.
Jego następca, Sargon II, stara się kontynuować politykę ojca. Chce stale poszerzać granice imperium, umacnia władzę w Syrii i Palestynie, atakuje Frygijczyków Anatolii. Nadal też toczy wojny z Urartu, które słabnie z roku na rok. Kłopot pojawia się znów w Babilonii. Chaldejczycy znów przejmują władzę. W końcu Sargon II wkracza ze swoją armią i przywraca dawny porządek. Po Sargonie rządzi Senacherib, znany z tego, że nie potrafi zdobyć Jerozolimy po długim oblężeniu. Na domiar złego tworzy się antyasyryjska koalicja Elamu, Chaldejczyków i Babilonii. Dochodzi do tego, że wydany zostaje Elamitom jego syn, który zasiada na tronie Babilonu. To rozścieczyło Senacheriba. Brutalnie gromi sprzymierzonych i zdobywa sam Babilon, karząc krwawo jego mieszkańców. Samo miasto zostaje ograbione i zniszczone. Akt ten w całej Mezopotamii uchodzi za haniebny i bluźnierczy. W tym czasie także najważniejszym miastem Asyrii staje się Niniwa, centrum imperium. Kolejny władca, Asarhadon, syn Senacheriba, wkracza nawet do Egiptu, ustanawiając w tym kraju podległego sobie władcę, którego lojalności zresztą mają strzec asyryjskie garnizony. Była to najdalsza zdobycz Asyrii. Zresztą posiadłość ta nie należała do imperium zbyt długo. Asarhadon próbuje także uspokoić nastroje w Babilonii. Mieszkańcy tego kraju nie mogą znieść czynu jego ojca. Realizując wobec tego wielki plan odbudowy Babilonu, stara się uspokoić nastroje jego mieszkańców. Szczególną uwagę skupia na odbudowie świątyni i kultu Marduka. Po śmierci tego władcy, zgodnie z jego wolą, władza przechodzi na dwóch synów: Assurbanipala, rządzącego odtąd w Asyrii, oraz Shamashumukina, nowego króla Babilonii. Egipt odzyskuje też wtedy dawną niepodległość. Zgoda braci nie trwa jednak długo. Od sporów dochodzi między nimi do krwawej wojny. Do Babilonii przyłączają się dawni sojusznicy, Elamici oraz plemiona Arabów. Zwycięzcą jednak staje się Assurbanipal, krwawo rozprawiając się z Elamitami. Te końcowe sukcesy nie są jednak w stanie zapobiec upadkowi asyryjskiego imperium. Koniec Imperium Asyrii. Niemal od początków VIII wieku przed naszą erą nowe ludy na wschodnich rubieżach Imperium Asyrii coraz częściej angażują się w sprawy konfliktów w Mezopotamii. Przede wszystkim wspierają one Chaldejczyków. W tym burzliwym okresie ponownie dają o sobie znać egoistyczne pobudki bogatych arystokratów asyryjskich, którzy skupieni są tylko na własnych korzyściach majątkowych, bardziej niż na obronie państwa. To osłabienie sprawia, że wrogowie z łatwością i śmiałością mogą najeżdżać najpierw tereny przygraniczne, by w końcu zagrozić też pierwotnej Asyrii. Zwieńczeniem ich działań jest zdobycie i splądrowanie samej stolicy, Niniwy, w 612 roku przed naszą erą. Wojska medyjskie pod wodzą Kyaksaresa zdobywają wówczas Aszur, a zaraz potem, wraz z Babilończykami, Niniwę. Ostatni król Asyrii ginie w 608 roku w bitwie. Wraz z nim znika z mapy niegdyś tak potężna i budząca trwogę Asyria. Przyczyny sukcesów Asyryjczyków. Nie było w ówczesnym świecie większej potęgi militarnej niż Asyria. Od początków, gdy miasto-państwo Aszur musiało borykać się z ciągłymi najazdami, Asyryjczycy zyskiwali łupy wojenne. To rozwinęło koncepcję corocznych wypraw łupieskich, coraz sprawniej zorganizowanych z upływem lat. Nie zapominać należy także o ekwipunku wojskowym, który polepszał się z czasem, oraz o zróżnicowanych jednostkach współpracujących ze sobą na polu bitwy. Asyryjczycy powszechnie i z powodzeniem zaczęli używać też machin oblężniczych, saperów i konnicy.
Mniej więcej około IX wieku przed naszą erą zaczęto od podbitych ludów pobierać coroczny trybut. Wyprawy odtąd stały się więc bardziej rodzajem corocznego zbierania danin niż szukania nowych podbojów. Armia Asyrii. Każdy mężczyzna obowiązany był do służby wojskowej. Bogacąca się arystokracja z czasem starała się unikać tego obowiązku, wysyłając zamiast siebie swoich niewolników lub po prostu wykupując się pieniędzmi ze służby. Głównym dowódcą był król. Często on sam prowadził armię w czasie kampanii. Posiadał on liczną gwardię pełniących różne role urzędników i wojskowych, magów i wróżbiarzy. Istniał także najwyższy tytuł wojskowego dowódcy – Turtanu, który obejmował obowiązki głównodowodzącego, gdy król osobiście nie prowadził armii. Armia była podzielona. Podstawowym oddziałem było Kisru. Tabory, gwardia, kapłani i wróżbici podążali razem z armią. Doskonale opanowano posługiwanie się łukiem. Jeden łucznik był ochraniany przez dwóch towarzyszy, tarczownika i włócznika. Również załoga rydwanu składała się z woźnicy i łucznika. Często dodawano też dodatkowych tarczowników. Kawalerię wprowadzono później, około IX wieku przed naszą erą. Znane jest okrucieństwo Asyryjczyków. Był to element zastraszania potencjalnych wrogów. Otóż, jeżeli nie można było podporządkować jakiegoś terytorium propagandą i groźbami, przystępowano do oblężenia wybranego miasta. Po zdobyciu miasta niszczono zabudowania, a mieszkańców mordowano w okrutny i wymyślny sposób. Ciała na ogół wieszano na palach w okolicy miasta. Ta metoda była na tyle skuteczna, że zmuszała okoliczne ludy do poddania się woli Asyryjczyków. Stosy ludzkich głów, nabijanie na pal czy oślepianie wodzów plemiennych mogło przekonać każdego. Tortury asyryjskie były na tyle skuteczne, że nawet późniejsi władcy Mezopotamii przejęli i stosowali je w nie mniej wyszukany sposób. Brutalność i okrucieństwo wrosło niemal w naturę wschodnich imperiów. Podbite ludy Asyryjczycy często też przesiedlali w głąb imperium. Niszczono przy tym też lub odbierano wizerunki bogów podbijanych plemion czy państw, ukazując tym samym wielkość i siłę bogów asyryjskich.